Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwołuję 5. sesję Rady Miasta Górowo-Ławeckie w dniu 25 września 2024 roku o godzinie 9 w Urzędzie Miasta Górowo-Ławeckie przy Placu Ratuszowym. Witam wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie pana burmistrza Jacka Koskę, panią skarbnik Edytę Jarmoluk, pana sekretarza Andrzeja Worobca, pana inspektora Edwarda Drymucha, pana inspektora oświaty Daniela Stelmacha. Witam bardzo serdecznie państwa radnych. I w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum obrad. Pozwoli to nam na podejmowanie prawomocnych decyzji. Obrady sesji transmitowane są za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Zgodnie z harmonogramem przedstawię Państwu porządek obrad. Pierwszy punkt, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Drugi punkt, przedstawienie porządku obrad. Trzeci punkt, przyjęcie protokołu z 4. sesji Rady Miasta. Czwarty punkt, informacja z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Piąty punkt, informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2024-2025. Szósty punkt, diagnoza problemów społecznych na terenie miasta Górowo-Ławeckie. Siódmy punkt, podjęcie uchwał w sprawach. Punkt pierwszy, zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo-Ławeckie na lata 2024-2035. Drugi podpunkt, dokonania zmian budżetu miasta na 2024 rok. Trzeci podpunkt, emisji obligacji gminy miejskiej Górowo-Ławeckie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Czwarty podpunkt, pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. Piąty, zmiany uchwały nr 3 Rady Miasta Górowo-Ławeckie z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Górowo-Ławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Szósty podpunkt, wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy. Siódmy, wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Górowie i Ławeckim przy rzece Młynówce na okres przekraczający 10 lat. Ósmy podpunkt, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej w Górowo i Ławeckie. Dziewiąty, szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Górowo i Ławeckie. Punkt ósmy, podjęcie stanowisk w sprawach a. uregulowania zgłaszania prac wykoszenia terenów zielonych w pobliżu bloków mieszkalnych, b. wyrażania stanowiska dotyczącego ochrony ludności i gotowości miasta na wypadek kryzysowy. Dziewiąty punkt, sprawy różne i dziesiąty punkt, zamknięcie obrad sesji. Proszę bardzo, czy Państwo zgadzacie się? Proszę przejść do głosowania z porządkiem obrad. Jeszcze poprosimy pana Tadeusza i pana Zbyszka. I pan. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu drugiego. Przedstawienie porządku obrad to już było, przepraszam, do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 4. sesji Rady Miasta, tak? Protokół został przesłany na Państwa skrzynki służbowe. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu? Nie. Przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Panie burmistrzu, bardzo proszę.
Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, sprawozdanie dotyczy okresu od 5 sierpnia do 25 września bieżącego roku. Wysoka Rada w tej kadencji podjęła ogółem uchwał 31, z czego zrealizowaliśmy 25 i 6 uchwał znajduje się w trakcie realizacji. I tak pokrótce, jeśli chodzi o daty, to 16 sierpnia miałem przyjemność uczestniczyć w wojewódzkich obchodach Święta Wojska Polskiego w Bartoszycach. Jednocześnie był to jubileusz naszej bartoszyckiej jednostki wojskowej. 23 sierpnia podpisaliśmy umowę na remont dachu w ratuszu. I to jest jakby koniec tych wszystkich przetargów, które ogłaszaliśmy na kolejne inwestycje, jeśli chodzi o inwestycje drogowe między innymi. Ich realizacja, tych podpisanych w tym roku, jest przewidziana do końca roku 2025. Nie? Te wszystkie ulice, o których rozmawialiśmy wielokrotnie i między innymi dach ratusza. W trakcie jest jeszcze postępowanie przetargowe odnośnie remontu dachu cerkwi prawosławnej, a prace w kościele grekokatolickim, w cerkwi grekokatolickiej już trwają, tam w tej chwili trwa projektowanie tych witraży, a w kościele rzymskokatolickim już trwają prace konstrukcyjne, jeśli chodzi o organy. Także jakby tutaj to wszystko idzie we właściwym kierunku, tak mi się wydaje. Ale tak, żeby jeszcze dalej po kalendarium, 3 września miałem przyjemność uczestniczyć w forum ekonomicznym w Karpaczu. Brałem tam udział w jednym z paneli, a drugi panel prowadziłem. Obydwa dotyczyły no, funkcjonowania małych jednostek samorządowych. 14 września miałem przyjemność oprowadzić po mieście wycieczkę regionalistów, która jakby kontynuowała swoją wizytę od Lidzbarka Warmińskiego i jakby też i Górowo i Ławeckie znalazło się na ich trasie. To we współpracy z Ośrodkiem Kultury w Lidzbarku Warmińskim. No trochę zeszło, ale bardzo przyjemna. Chyba niedziela była albo sobota. 18 września wraz z panem wiceprzewodniczącym Kinalem odbyliśmy wizytę w mieście partnerskim Fierden. Tam wspieraliśmy nasze starostwo powiatowe, które odnowiło zerwane w poprzedniej kadencji porozumienie o współpracy. Także znowu współpraca z Fierden dotyczy miasta i gminy Górowo i Ławeckie oraz powiatu bartoszyckiego. Uważam, że to jest fajne, bo to jest bardzo stare partnerstwo, no, które kilka korzyści nam przynosi, tak, bo mamy tutaj doroczną wymianę młodzieży, mamy wymianę strażaków i rolników. To rolników u nas na mieście za dużo nie ma, ale strażacy w tej wymianie uczestniczą chyba co roku, panie Daniel, prawda? Corocznie to. Dokładnie, dobra. I z takich ważnych rzeczy zakończyliśmy ostatecznie już pracę nad strategią CITA-Slounową. Ona jest już przekazana do Urzędu Marszałkowskiego. Pan marszałek Marcin Kuchciński planuje podpisanie umowy dotyczącej jej realizacji na 15 października. Nie przypadkiem o tym mówię, bo tam mamy wpisane te nasze dwie duże inwestycje oświatowe, czyli przedszkole i gimnazjum. I z tego względu zleciliśmy już przygotowanie niezbędnego do zrobienia projektów remontu tych budynków, audytów energetycznych. Tak, one już trwają. I w tym okresie też brałem udział w pracach Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, czyli tego gremium, które opiniuje i zatwierdza reguły kolejnych konkursów na europejskie pieniążki, które ogłasza nasz Urząd Marszałkowski. Jeśli chodzi o trwające inwestycje, to inwestycja inwalidów wojennych zmierza do końca. Tu możemy ostrożnie można powiedzieć, że na przełomie września i października nastąpi wylewanie asfaltu i do połowy października powinniśmy tą inwestycję zakończyć. No i to tyle. Jeśli chodzi o Starówkę, no to mamy jakby zupełnie inny poziom zaawansowania, ponieważ w tej chwili trwa kładzenie gazociągów wraz z przyłączami i sieci wodociągowej z przyłączami. Wszystkie przyłącza sieci wodociągowej będą nowe. A na ukończeniu w tej inwestycji jest kanalizacja deszczowa. I tu tak jakby nawiązując do naszej ostatniej rozmowy, tutaj na tych uliczkach otaczających naszą Starówkę mamy zaplanowaną kanalizację deszczową.
tylko zwróćcie uwagę, że w sumie one kosztują 10 milionów. Czyli po prostu to się robi, ta inwestycja, jeżeli planujemy wszystko od początku do końca jakby wymienić, żeby było, no to razy dwa trzeba, tak, w stosunku do tego, ile kosztuje powiedzmy zrobienie nowej nawierzchni krawężników. Jak mamy środki i decyzja wspólna jest taka, że robimy na bogato, to robimy, tylko no to wtedy, mówię, kosztuje nie 3 miliony, czy tam 2,5, tylko 10. No i wydaje mi się, że tak te najistotniejsze rzeczy przedstawiłem Państwu. Wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie wrzesień-grudzień 2024 o kwotę 32 tysiące złotych. Na realizację rządowego programu dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 o kwotę 9 428 zł. I to chyba wszystko. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Przepraszam, czy są pytania? No, proszę bardzo. Panie burmistrze, mam takie pytanie w związku z tym remontem przedszkola. Czy tam jest brane pod uwagę wyjście te ewakuacyjne? Jest brane pod uwagę wyjście ewakuacyjne, ale generalnie czekamy jeszcze na opinię strażaka, bo tak jakby jesteśmy, tak, żeby uczciwie odpowiedzieć, jesteśmy na etapie rozważania, ponieważ ja wiem, że jest, ale no chcę wam pokazać, jaki tok rozumowania był. Ta część inwestycji bardzo to podroży, tak? Bo to naprawdę to nie, trzeba dobudować zupełnie nową konstrukcję. No nie będzie to tanio. Rozważaliśmy też możliwości techniczne, bo są możliwości odstąpienia przez Straż Pożarną od wymogów, więcej czujek i można byłoby nie budować, można było być może skrócić korytarze, ale ostatecznie nasza refleksja była taka, że to jest budynek przedszkola i tutaj nie ma co kombinować i oszczędzać i tą drugą klatkę po prostu projektujemy. Myślę, że odpowiedź jest satysfakcjonująca. Czy jeszcze ktoś z Państwa miałby coś do dodania? Nie. Dziękujemy Panie Burmistrzu bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2024-2025. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o zabranie głosu Komisji Oświaty. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado, 28 sierpnia Komisja Oświaty dokonała przeglądu przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2024-2025. Dyrektorzy przedstawili nam zakres prac remontowych, które zostały wykonane w bieżącym roku, w poprzednim, przepraszam, roku szkolnym. Były to prace i takie mniej kosztowne i więcej kosztowne. Między innymi w przedszkolu na przykład zostały wymienione parkiety w 4 salach na wykładzinę termozgrzewalną. To były 4 sale i hol na górze. Jest to naprawdę piękna inwestycja, może nie tak jak termomodernizacja całego przedszkola, ale naprawdę komfort się zwiększył. Następnie w naszym przedszkolu również powstał ogródek ekologiczny z projektu regionalnego wsparcia edukacji ekologicznej ścieżka OZE przedszkole miejskie. W tym ogródku zasadzone są warzywa. Są przygotowane specjalne beczki, które za pomocą odpowiednich rureczek, nie znam się na tym dokładnie, ale jest tam stacja meteorologiczna, jest założona na domku fotowoltaika, która po prostu nagrzewa, słuchajcie, tą wodę i tak dalej. To wszystko jest pięknie rozprowadzone przewodami w tym ogródeczku. Rośliny rosną ładnie. Zapraszam do zajrzenia do naszego przedszkola i obejrzenia naszego ogródka. Poza tym drobne prace remontowe, nie będę wymieniała jakie, wszyscy się z tym zapoznali. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową, mamy 2 budynki. Jeden budynek przy ulicy Sikorskiego, a drugi budynek przy ulicy Szkolnej. Tak jak wiemy, przy ulicy Szkolnej była już termomodernizacja budynku, aczkolwiek
bardzo potrzebny jest remont dachu i przepraszam, naprawa, tak, kompleksowy remont dachu hali sportowej, docieplenie tych ścian hali z włącznym remontem parkietu na małej sali, wymiany stolarki drzwiowej w pomieszczeniach socjalnych, szatniach uczniowskich, modernizacja instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej i hali sportowej i wiele, wiele innych jeszcze jest potrzeb, jeśli chodzi o budynek przy ulicy Szkolnej, jak również przy ulicy Sikorskiego kompleksowy remont całego budynku, całej szkoły i tutaj, tak jak pan burmistrz powiedział, już się zaczęły jakieś prace nad projektami, więc miejmy nadzieję, że będzie to sprawnie szło i wreszcie doczekamy się dwóch pięknych obiektów przedszkola i szkoły podstawowej przy ulicy Sikorskiego. Ja mam nadzieję, że się doczekamy. Podsumowując, placówki były należycie przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego pod względem ładu, porządku, jak i bezpieczeństwa dzieci. Jednak właśnie tak jak wspomniałam, remont, termomodernizacja szkoły przy ulicy Sikorskiego i przedszkola jest bardzo potrzebna. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, dziękuję bardzo. Może pan inspektor chciałby coś dodać? Tak, szanowna rado, dokonaliśmy tego przeglądu i powiem szczerze, że oczywiście te twarde elementy, jakim jest termomodernizacja obiektu na ulicy Sikorskiego i przedszkola oczywiście na Sikorskiego, to oczywiście tak, termomodernizacja jak najbardziej. Jeżeli chodzi o elementy doposażenia pracowni, uważam, że jest dobrze. Przy staraniach dyrektorów naprawdę wygląda to rewelacyjnie. Jeszcze zdradzę z zalążek tajemnicy, że niedługo też przymierzamy się do bardzo fajnego projektu w szkole podstawowej, który już wiemy, że akurat jest pozytywnie rozpatrzony, uzyskamy dofinansowanie i tam też występuje doposażenie pracowni. Także uważam, że na chwilę obecną jest dobrze i te placówki są należycie przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego na chwilę obecną. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania do państwa przewodniczącego, do pani przewodniczącej, do pana inspektora? Nie, nie słyszę. Przyjęliśmy informację. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Diagnoza problemów społecznych na terenie miasta Górowo i Ławeckie. Pan Roman. A przegłosujemy. No to bardzo proszę. Przegłosujemy informację o stanie przygotowania placówek. Wszyscy państwo są za, przyjęliśmy informację jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Diagnoza problemów społecznych na terenie miasta Górowo i Ławeckie. Przepraszam, pan Roman Petrecki nie mógł być obecny, ale jeżeli będą jakieś pytania, to oczywiście, jeżeli macie, to przedstawimy i pan na któryś z komisji będzie tak się zobowiązał. Dzisiaj niestety nie może być. I tutaj oczywiście myślę, że państwo przeczytali, jakie miasto ma bolączki, jakie problemy. Generalnie jest coraz lepiej wśród i młodzieży i dorosłych. No poza tym chyba, że jest więcej uzależnienia od telefonów, od internetu i tak dalej. I to dotyczy dochodzi do kilku godzin dziennie, dotyczy to i młodzieży i dorosłych. Czy macie państwo w tej kwestii jakieś pytania? Bardzo proszę. Ja mam pytanie, jaka pracownia opracowała tą diagnozę, bo ani na początku, ani na końcu tego nie znalazłem. No to znaczy, no tu jest napisane, że Nie ma. Kto to przeprowadził te badania? Nie, to są ankiety wydawane młodzieży i osobom dorosłym. Już tak tutaj to nie powiem, nie odpowiem, nie potrafię. Może pan burmistrz będzie coś. To jakby zajmuje się pan Roman Patrecki, ale od lat współpracuje z osobami, które mają odpowiednie uprawnienia.
i zajmują się tym zawodowo, więc myślę, że robiła to może nie pracownia, w Górowie nie będziemy co bosu, natomiast osoby, które na co dzień zajmują się rozwiązywaniem problemów społecznych, alkoholowych, związanych z narkotykami. Ludzie z Górowa? Nie, myślę, że nie. Myślę, że zostało to zlecone osobom, które mają odpowiednie uprawnienia. Ta informacja uprawnienia. Jest tutaj jak gdyby istotna. Kto to no jest tu napisane przeprowadzenie badania za pomocą techniki badawczej i z angielskiego. No to już może pytanie do pana Romana Petrowskiego na przyszłość, ale uważam, że to naprawdę jest dobrze zrobione, bardzo solidnie i ważne, że to dotyczy i młodzieży i osób starszych. I że rzeczywiście, że się lepiej dzieje. To jest najważniejsze, to jest takie pozytywne. Natomiast jeżeli kto to przeprowadził, to już zapytamy pana Romana na komisjach. I dla mnie jeszcze tutaj grupa badanych dorosłych też jest niereprezentatywna, dlatego że 82% w ankiecie wzięło kobiet, tak, więc kobiety jest. Zupełnie inaczej na niektóre rzeczy odpowiadają. 18% było tylko mężczyzn, więc tutaj te badania dorosłych dla mnie też nie są tak do końca... Niechętnie, tak. Myślę, że to jest tak, że mężczyźni nie chcą. 82% kobiet. Tak, dobrze, nie ma sprawy, to są tylko takie tematy. Ale zapytamy pana Romana w przyszłości. Dobrze, ale myślę, że państwo przeczytali, tak. Że ta diagnoza jest naprawdę szczegółowa i że jest dużo pracy w to włożone i że jest szczere. Wszystkie informacje są szczere. Bardzo cenimy mocny głos kobiet. Przechodzimy do głosowania, proszę państwa. Bardzo proszę. Nie ma głosowania tutaj. Jeszcze Andrzej? Ja już zagłosowałem. Ale jeszcze. Tak? Tak. Tak, tak, tak. Ja jestem za, głosowałem elektronicznie, jakiś problem jest. Dobrze. Dziękuję bardzo. Diagnoza została jednogłośnie przyjęta. Dziękuję państwu bardzo. I przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwał w sprawach. Pierwszy podpunkt. Zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Łowieckie na lata 2024-2035. Bardzo proszę panią skarbnik Edytę Jarmoluk o zabranie głosu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Proszę państwa, zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2024 roku dokonano następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej naszego miasta. Dochody ogółem zmniejszono o 3 869 528 zł i 30 groszy, z czego dochody bieżące zwiększono o 144 116 zł 70 groszy, a dochody majątkowe zmniejszono o 4 013 645 zł. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 737 907 zł i 30 groszy, z czego wydatki bieżące zwiększono o 143 092 zł i 70 groszy, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 881 000. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 2 547 783 zł. Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie. Zwiększenie dostępności do usług publicznych poprzez budowę parkingów wraz z drogami dojazdowymi przy przedszkolu miejskim w Górowie i Ławeckim przy ulicy Generała Sikorskiego. Jest to zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 400 000, w tym w roku 2024 będzie to 10 000. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta Górowo. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 i na dzień dzisiejszy wskaźniki dotyczące artykułu 243 są spełnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania w tej kwestii? Nie słyszymy. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 2. Dokonania zmian budżetu miasta na rok 2024.
Bardzo proszę, Pani Edyto. Proszę Państwa, dochody budżetu naszego miasta na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 012 621 zł do kwoty 38 724 556 zł i 95 groszy. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1024 zł do kwoty 25 662 003 zł i 95 groszy. Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 013 645 zł do kwoty 13 062 553 zł. Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących. Jest to kwota 1000 zł 24 groszy i jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Dokonuje się również zmniejszenia po stronie dochodów majątkowych. Są to zmiany dotyczące realizacji inwestycji finansowanych z programu inwestycji strategicznych Polski Ład i zmniejsza się dochody o 3 983 737 zł do kwoty 9 510 263. Zmniejsza się również dochody o kwotę 29 908 zł i dotyczy to ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Wydatki budżetu naszego miasta na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 881 000. Wydatki bieżące nie uległy zmianie, natomiast wydatki majątkowe zostały zmniejszone o wymienioną przeze mnie kwotę. Zmniejszenia i zwiększenia po stronie wydatków bieżących to przesunięcia pomiędzy paragrafami, które dokonuje się na podstawie wniosków złożonych przez jednostki nasze organizacyjne. Deficyt budżetu miasta wynosi 2 547 783 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 288 305 zł, wyemitowanymi papierami wartościowymi w kwocie 1,5 miliona, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 412 679 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 346 799 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do Pani Edyty? Ja tylko tak przeczytam, że na treść uchwały, że na podstawie obowiązujących przepisów Rady Miasta uchwala, co następuje. No zmniejsza się, tak jak Pani Edyta powiedziała, zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 4 012 621 zł i zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3 881 000. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku, jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, przychody i rozchody budżetu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem. Paragraf 6. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo-Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku kalendarzowego 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Emisji obligacji gminy miejskiej Górowo-Iławeckie oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Bardzo proszę Panią Skarbnik Edytę o zabranie głosu. Proszę Państwa, emisja obligacji, których chcielibyśmy dokonać, nastąpi w 2024 roku, czyli w tym roku. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe została określona na poziomie 1,5 miliona i to stanowi równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2031-2035.
Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe naszego miasta oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, zawarty w wieloletniej prognozie finansowej naszego miasta na lata 2024-2035, osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup obligacji został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu naszego miasta w okresie prognozy. Pozyskane środki finansowe w formie emisji obligacji jest dla gminy miejskiej Górowo korzystne z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, między innymi w zakresie ustalenia karencji w spłacie, stąd ta spłata, która pojawia się dopiero w 2031 roku. Niniejsza uchwała Rady jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej. Dlatego mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie naszego miasta. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania w tej kwestii? Bardzo proszę, Pani Radna Alina. Pani Skarbnik, ja mam takie pytanie, być może się trochę spóźniłam z tym, ale czyli nie wiem, czy dobrze rozumiem, że my będziemy... Będą obligacje i bierzemy jeszcze dodatkowo kredyt? Bo tutaj źródło finansowania deficytu w tym załączniku numer 4, przychody i rozchody budżetu, no to tutaj mamy kredyt 302 305. Tak, tak, ale to jest tylko plan na 2024, to jest pokazane źródło pokrycia naszego planowanego deficytu. Natomiast w tej chwili bierzemy tylko 1,5 miliona, jeśli chodzi o obligacje. Kredytu nie bierzemy, nie, kredytu absolutnie. Kredytu nie bierzemy. Nie. Nie będzie tak, że dług długiem. Nie. Na tą chwilę nie. Tak, na dzień dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma jakieś pytania? Nie. Dziękuję bardzo. Przeczytam tylko do przeczytania uchwały Rady Miasta w sprawie emisji obligacji Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckiej oraz określenia zasad ich zdobywania, nabywania i wykupu. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Gmina Miejska Górowo i Ławeckie wyemituje obligacje na łączną kwotę 1 500 000. Emisja obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej. Obligacje będą obligacjami na okaziciela. Obligacje nie będą zabezpieczone. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckie. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Miejskiej Górowo i Ławeckie. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków o zabranie głosu w tej kwestii. Panie Burmistrzu, Szanowna Pani Przewodnicząca, w dniu 27 maja 2024 roku wpłynęła petycja w sprawie remontu ulicy Podleśnej w Górowie i Ławeckim. Petycja była kierowana przez mieszkańca Gminy Wiejskiej Górowo i Ławeckie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2024 roku rozpatrzyła petycję i stwierdziła, że kwestie w niej poruszane były już rozpatrywane przez Radę Miasta Górowo i Ławeckie. Rada Miasta Górowo i Ławeckie, rozpatrując petycję z dnia 1 marca 2022 roku, podjęła w dniu 25 maja 2022 roku uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie remontu ulicy Podleśnej. Zgodnie z artykułem 12 ust. 1 ustawy o petycjach podmiot właściwy do rozpoznania petycji może pozostawić ją bez rozpatrzenia. Petycję, która była przedmiotem petycji rozpatrzonej przez ten podmiot. Jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia. W związku z powyższym
W związku z tym, iż nie powołano się na nowe fakty ani nieznane wcześniej dowody, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Petycja została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Zmiany uchwały nr 3 na 2024 Rady Miasta Górowej Łowieckiej z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Górowej Łowieckiej z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Bardzo proszę, może ktoś nam powie parę słów, panie burmistrzu, może w tej kwestii. A, pan Daniel, bardzo proszę. Szanowna Rado, tak, chcielibyśmy zmienić tę uchwałę, ponieważ wdrożenie uchwały jest troszeczkę było tutaj skomplikowane z uwagi na Wydział Prawny Nadzoru Wojewody, który dokonał, nie rozstrzygnął w ustawowym terminie 30-dniowym tej uchwały, ani jej nie opublikował, tylko po prostu wniósł uwagi, że narusza prawo. W związku z tym musimy zmienić tą uchwałę o zapisy zgodnie z prawem, a też chciałbym określić, że z chwilą, kiedy trafi do Wydziału Nadzoru Prawnego i zostanie opublikowana, w trybie natychmiastowym zostaną uruchomione konkursy w tych oczywiście dwóch obszarach, które wcześniej podjęliśmy. I na pewno będą to te dwa obszary, oczywiście z działaniami projektu, które nawet już projekty w tej chwili się odbywają na terenie miasta i z kwalifikowalnością wydatków od 1 stycznia tego roku. Także dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś zapytania? Proszę bardzo. Tutaj ta uchwała będzie dotyczyła zmian. Ja uważam, że lepszym rozwiązaniem byłby tekst jednolity, już ten właściwy, niż tutaj teraz takie branie uchwały starej i patrzenie, czy ona jest właściwa, czy niewłaściwa. Mogę, proszę. Szanowna Rado. Specjalnie zrobione takie rozwiązanie. Ustalone jest to oczywiście z Wydziałem Nadzoru Wojewody, gdyż uchwała podległa konsultacjom społecznym. I żeby uniknąć teraz ponownych konsultacji społecznych, czyli to jest maksymalne przyspieszenie wejścia w życie uchwały. Ustalone jest to z organem nadzoru wojewody. Takie rozwiązanie jest przyjęte wspólnie i z prawnikami. Trzeba by jeszcze raz procedować 30 dni konsultacji. Tak, jeżeli byśmy przyjęli, odrzucili poprzednią uchwałę, przyjęli nową, to byśmy musieli procedować 30 dni dłużej. A tak może wejść ona. Konsultacje społeczne były, ponieważ w zakresie tej zmiany nie zmieniają się merytoryczne zapisy uchwały. To są tylko takie czysto prawne poprawki, na które zwrócono uwagę. Także to pozwala na jak najszybsze wprowadzenie w życie tych zapisów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przeczytam państwu treść uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta Górowej Łowieckiej uchwala, co następuje. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Górowej Łowieckiej z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 wprowadza się następujące zmiany. Usuwa się zapis paragraf 9 ustęp 1 oraz paragraf 9 ustęp 3. I punkt drugi, paragraf 10, nadaje się następujące brzmienie. Program został przygotowany po zebraniu pisemnych opinii w trakcie konsultacji społecznych oraz został przedłożony Radzie. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w terminie od 24 maja do 14 czerwca. Ogłoszenia o konsultacjach wraz z projektem programu zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie miasta i stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Punkt drugi. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy, otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag w ramach konsultacji pocztą elektroniczną oraz tradycyjną. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowej Łowieckiej. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przechodzimy, proszę państwa, do głosowania. Bardzo proszę.
Tadziu jeszcze. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy. Panie Edwardzie, możemy coś tam na temat tej... Dzień dobry Państwu. Ta uchwała już była raz podejmowana, tylko zmieniła się podstawa prawna. Pani notariusz po prostu, bo to już jest u notariusza sprawa, uważała, że podstawa prawna powinna być zmieniona. Został dodany dokładnie artykuł, z tego co pamiętam, 231 kodeksu cywilnego. Czyli jeżeli ktoś zabudował, tak już w tłumaczeniu, zbudował budynek na gruncie stanowiącym własność gminy, ma prawo domagać się, żeby przeniesiono na nie, o wartości oczywiście no, dużo większej niż wartość gruntu, ma prawo domagać się powiedzmy przeniesienia gruntu na jego własność. Dotyczy to oczywiście garażu przy ulicy Armii Krajowej 36, bo może od tego powinienem zacząć, gdzie wszyscy pewnie byli, bo komisji wspólnych nie było, więc już to tłumaczyłem. Wybudowany garaż po prostu no, omyłkowo, że tak powiem, na naszej działce i sprawę chcielibyśmy uregulować, znaczy właściciele chcieliby uregulować, właściciele garażu, bo to oni są właścicielami. Więc po prostu tylko w tym zakresie ta uchwała zostaje zmieniona. Czyli dodany artykuł, to co powiedziałem, 231 kodeksu cywilnego. Dziękuję. Czy ktoś z pań, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Nie słyszę. Przeczytam treść uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta Górowojewskie uchwala, co następuje, że Rada Miasta Górowojewskie wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy miejskiej Górowojeweckie. Szczegółowe warunki nabycia określone zostaną w umowie. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowojeweckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Górowojeweckim przy rzece Młynówce na okres przekraczający 10 lat. Pana inspektora bardzo proszę o zabranie głosu. Może coś tam. Dotyczy to nieruchomości, która już była raz wydzierżawiona na okres przekraczający też 10 lat. Dotyczy to tak naprawdę PSZOK-u przy oczyszczalni ścieków. Jest to nasz grunt, powiedzmy nasza nieruchomość i kończy się umowa, żeby zawrzeć znowu na okres ponad lat 10. Burmistrz miasta, żeby podpisać taką uchwałę, prawda, umowę, musi mieć uchwałę i zgodę państwa. Czyli istniejący PSZOK. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma z Państwa jakieś zapytanie? Nie. Dobrze. Przejdę do przeczytania treści uchwały. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta Górowojeweckie uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na rzecz konsorcjum EkoBartko z siedzibą Bartoszyce na okres przekraczający 10 lat. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowojeweckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowojeweckie. Przechodzimy do głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. Czy ktoś z Państwa chce coś parę słów powiedzieć? Może Pan Andrzej, bardzo proszę. Uchwała dotyczy zmian wynikających z przepisów prawa. Od 1 stycznia gmina jest zobowiązana odbierać nową frakcję odpadów komunalnych, czyli tekstylia. Rozwiązanie w mieście Górowo jest następujące, że
Raz w miesiącu będzie odbierana ta frakcja razem z gabarytami, a zawsze można dostarczyć to do PSZOK-u. Także pierwszy rok nowych rozwiązań, zobaczymy jak się sprawdzi. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytanie? Nie słyszymy, dobrze. Przejdę do przeczytania. W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Górowo-Iławeckie. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miasta Górowo-Iławeckie uchwala. Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Państwo, moi drodzy. Na terenie gminy miejskiej Górowo-Iławeckie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie i traci moc uchwała Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 31 stycznia 2024 roku. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przechodzimy do przegłosowania. Pan Łukasz Rochun jeszcze. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Jeszcze tu pan radny Szlejer coś chciał zabrać. Ja mam taką uwagę, czy jest możliwość wywieszenia jakichś karteczek w blokach, bo już miałem takie właśnie zapytania, co teraz robić z tymi tekstyliami. Czy nie można byłoby na tradycji ogłoszeń w poszczególnych blokach jakoś tam notatkę zrobić, że o tej, bo już ludzie zauważyli, że zniknęły właśnie pojemniki na odzież. Bardzo proszę. Poprosimy panią prezes ZGM-u o wywieszenie w blokach, którymi zarządza. Jeżeli to robi, to w ogóle nie kłopot jest, a pozostałą zarządcą poprosimy panią Kasię, żeby przesłała informację do wywieszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Górowo-Iławeckie. Panie Andrzeju, może pan by coś w tej kwestii powiedział? W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie od... O, przepraszam, to już było. Przepraszam bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie stanowisk w sprawach a. uregulowania zgłaszania prac wykoszenia terenów zielonych w pobliżu bloków mieszkalnych. Nie, dobrze. Teraz 9 jest. Teraz jest 9, jest dobrze. Szczegółowy sposób. Jest poprawnie. Bardzo przepraszam, to coś ja tutaj. To, czyli punkt 9. Szczegółowy sposób i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Górowo-Iławeckie. Sposoby, sposób. No, może panią Kasię byśmy poprosili, bo tak, czy pan Andrzej chce? To zazębia się o poprzednią też uchwałę. Też zmieniliśmy na przyszły rok częstotliwość odbioru gabarytów, także tutaj to są jedne wspólne zagadnienia, że tak powiem. Tak, panią Kasię byśmy poprosili, może by przyszła i nam tutaj. No dobrze, także no. Pani Kasia bardziej szczegółowo oczywiście tak, wyjaśni, no. Nie ma problemu. Ogłoszę, proszę Państwa, 5-minutową przerwę, dobrze? Proszę Państwa, wznawiamy obrady ponownie i przechodzimy do punktu 9. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Górowo-Iławeckie. Bardzo proszę o przybliżenie nam problemu przez panią Kasię. Dobrze.
Także uchwała dotycząca świadczenia odbioru jest taka sama jak regulamin utrzymania czystości. Zmieniliśmy po prostu częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych z 2 miesięcy na raz w miesiącu i w związku z tym, że przepisy się zmieniły, musimy jako gmina odbierać od 1 stycznia 2025 roku odpady tekstyliów. Te odpady też będą odbierane razem z gabarytami elektrośmieciami raz w miesiącu. Nie ma wymogu jakiegoś konkretnego worka, więc wystarczy zapakować i oddać razem z tymi odpadami. Odzież i obuwie, tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś jeszcze pytanie do Pani Kasi? A te gabaryty to już jeszcze w tym roku, co miesiąc, czy to od nowego roku? Od nowego roku. Od nowego roku wszystko, tak. Dziękuję bardzo. Jeszcze czy ktoś ma jakieś pytanie? Nie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Głosy już nie będę czytał. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie stanowisk w sprawach. A. Uregulowania zgłaszania prac wykoszenia terenów zielonych w pobliżu bloków mieszkalnych. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej o zabranie głosu, pana Janka. Szanowny panie burmistrzu, szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Stanowisko Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 25 września 2024 roku w sprawie uregulowania zgłaszania prac wykoszenia terenów zielonych w pobliżu bloków mieszkalnych. Rada Miasta Górowo-Iławeckie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 23 września 2024 roku podejmuje stanowisko w brzmieniu. W zakresie godzin wykaszania terenów zielonych obowiązującym ograniczeniem jest cisza nocna obowiązująca od godziny 22 do godziny 6. Na terenie miasta Górowo-Iławeckie nie obowiązują lokalnie dodatkowe ograniczenia w tym zakresie i obecnie nie będą wprowadzane. Dostosowania sankcji wynikających z ustawy Kodeks Wykroczeń właściwa jest policja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do pana przewodniczącego? Nie, dziękujemy bardzo. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Tak, dla sprostowania, żeby mieszkańcy wiedzieli, o co chodzi, bo to tak wpłynęła petycja taka od mieszkańca miasta odnośnie właśnie koszenia trawy, hałasu w mieście i to jest właśnie stanowisko Komisji Gospodarki Komunalnej, jeśli chodzi o te. I kolejny punkt będzie dokładnie ta sama odpowiedź dla mieszkańca. Dobrze, dziękuję. Tego samego mieszkańca. Ale przejdziemy do głosowania tego punktu A. Ala? Jestem. Cieszę się bardzo. Wszyscy jesteśmy za, jednogłośnie. Przyjęliśmy to uregulowanie. Dziękuję bardzo. I punkt B. Wyrażenie stanowiska dotyczącego ochrony ludności i gotowości miasta na wypadek kryzysowy. Pana przewodniczącego bardzo proszę o zabranie głosu. Szanowny panie burmistrzu, szanowna pani przewodnicząca, szanowna Wysoka Rado. Stanowisko Rady Miasta Górowo-Iławeckie z dnia 25 września 2024 roku w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego ochrony ludności i gotowości miasta na wypadek kryzysowy. Rada Miasta Górowo-Iławeckie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 23 września 2024 roku podejmuje stanowisko w brzmieniu. W mieście Górowo-Iławeckie zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym powołany jest Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, którego przewodniczącym jest burmistrz miasta.
Posiedzenie zespołu zwoływane jest w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym celem wdrożenia odpowiedniego reagowania służb i procedur zmierzających do ochrony ludności i mienia. Należy wskazać, że w 2024 roku do chwili obecnej nie wystąpiło w naszym mieście zagrożenie lub inna sytuacja kryzysowa, które dostarczyłyby przesłanek do zwołania przez burmistrza miasta posiedzenia miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego. Formalna likwidacja obrony cywilnej nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie zarządzania kryzysowego na administrowanym terenie. Ponadto dwa razy do roku, niezależnie od zdarzeń kryzysowych, powoływane jest posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego w Bartoszycach z udziałem przedstawicieli wszystkich samorządów naszego powiatu oraz innych służb, to jest Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Powiatowego Lekarza Weterynarii, Dyrektora Szpitala Powiatowego, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Inspektora Nadzoru Budowlanego, podczas którego analizowane są różnego rodzaju zagrożenia, w tym wynikające z okresu letniego, a także zimowego, omawiane są bieżące problemy i sposoby oraz możliwości do ich pokonywania. Dodatkowo w okresach świątecznych i dłuższych okresach dni wolnych od pracy wyznaczane są dyżury dla osób funkcyjnych w przypadku ewentualnego wystąpienia zdarzeń nagłych, awarii i tym podobne ze wszystkich jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez burmistrza miasta. Podczas zagrożenia militarnego burmistrz w porozumieniu z wojskiem wyznacza drogi ewakuacyjne dla ludności, aby nie kolidowały z drogami przeznaczonymi do przemieszczania się sprzętu wojskowego. Wojsko kieruje taką ewakuację, przekazuje także sprzęt niezbędny do transportu ludzi i mienia. W 2024 roku odbyły się dwa spotkania przedstawicieli samorządów z dowództwem 20 Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach, podczas których odbyły się warsztaty reagowania kryzysowego pod kryptonimem Kryzys 24 na temat wydzielenie i przygotowanie sił i środków brygady do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, gdzie omawiano m.in. zagadnienia związane z ewakuacją. Urząd Miasta Górowo-Iławeckie utrzymuje ścisłą współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej, 43. Braniewski Batalion Ochrony Pogranicza. Ewakuację w trakcie klęsk żywiołowych prowadzi burmistrz miasta wraz z wyznaczonymi przez niego osobami funkcyjnymi w porozumieniu i przy udziale z Państwową Strażą Pożarną. Dodatkowo raz w roku przy udziale Państwowej Straży Pożarnej ćwiczone są ewakuacje ludności z obiektów, m.in. przedszkola miejskiego i szkół. Komunikacja kryzysowa odbywa się telefonicznie oraz przez system radiowy. Utrzymywana jest łączność ze starostwem powiatowym, wojewodą, a także Państwową Strażą Pożarną. Łączność sprawdzana jest raz w tygodniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to też jest na wniosek mieszkańca, tak? Tak jest. To również jest na wniosek mieszkańca. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie do Pana Przewodniczącego w tej kwestii? Przechodzimy do głosowania. Tadziu. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 9. Sprawy różne. Bardzo proszę, kto po kolei z Państwa ma jakieś pytanie? Bardzo proszę. Pani Ala Rumbuć, proszę. Ja tu tak na prośbę mieszkańców Placu Ratuszowego, tak zwracam się do całej Rady, do Pana Burmistrza, żebyśmy wspólnie wypracowali jakiś pomysł odnośnie parkowania aut. Bo obserwując to, naprawdę mieszkańcy Placu Ratuszowego, ci, którzy nie mają garaży, są też tacy, którzy mają, no, mają problem z zaparkowaniem. Ja to obserwuję już dłuższy czas.
nawet już licząc tak po mieszkaniach, po mieszkańcach, to czasami ta liczba aut się nie zgadza z ilością zamieszkiwanych osób. Także nie wiem, ten problem jest, no wydaje mi się, że spory problem, dlatego że w ciągu dnia nie ma gdzie zaparkować. No i wieczorem jest problem z tym, że ludzie wracają z pracy i muszą objeździć parę razy plac ratuszowy, żeby znaleźć dla siebie miejsce. Także być może by nam się coś udało wspólnie zaradzić temu. Znaleźć może jakieś inne miejsce. Już mówię po tych remontach naszych dróg. Pan Edward się śmieje, nie wiadomo kiedy, ale może by nam się coś udało wymyśleć. Jeszcze taka sprawa kosmetyczna też na placu zabaw przy Stadionie Miejskim. Brakuje zaślepek do urządzeń tych dla dzieci. Tam wystają śruby, niektóre wystają aż no jak to mam ująć, poza ten wywiert taki, że tak powiem, i one nie są niczym przykryte. I to jest niebezpieczne, bo dzieci korzystają z tego i warto by było tam, nie wiem, czy to jakąś gumą zabezpieczyć, no tak żeby nie zrobiło sobie dziecko krzywdy. I jeszcze panie Edwardzie, mam taką prośbę, bo teraz jak już jest zdjęty ten asfalt na obrońców pokoju i na Komisji Gospodarki Komunalnej rozmawiałam z panem na temat tej wody, która cieknie w studzience, żeby może EWIX teraz wykorzystał tą okazję do tego, żeby tam coś zrobić, no bo jednak ta woda ucieka, a nie wiem, kto będzie za te ubytki płacił, bo to pewnie jakieś ubytki tam spore są tej wody. Także ja bym miała na tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie Edwardzie, o zabranie głosu. Zgoda, ta cieknąca woda, jest ustalone, że podczas kładzenia czy to gazu, czy odwodnienia EWIX wówczas wejdzie. Tak mi przynajmniej obiecał, bo ja już wcześniej reagowałem na to, bo to się ciągnie od Dni Górowa dokładnie, jak pamiętacie, i obiecał, że zostanie ta awaria usunięta. Stadion, plac zabaw, no nic mi nie było wiadomo na brak tych zaślepek. Rozumiem, tak. Rozumiem, to zostanie na pewno usunięte. Szczególnie tam, gdzie jest ten mostek. Tak, tak, wiszący, tak, 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 tak. Okej. Tak? To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś... Dokładnie taki plan jest. W ramach tej inwestycji mamy zaplanowaną organizację ruchu w tych nowo remontowanych uliczkach. A jak zakończymy inwestycję, to trzeba usiąść i zrobić debatę publiczną, jak to rozwiązać. Tak? Bo są proste metody, ale sami wiecie, że jakie rozwiązanie przyjmiemy, to i tak będziemy mieli bardzo wiele osób za i bardzo wiele osób przeciw. Chciałbym zrobić tutaj, no tak naprawdę, konsultacje społeczne, tak? Bo jeżeli wstawimy parkomat i ograniczymy czas parkowania, to też może być, tak powiem, utrudnienie dla mieszkańców. Trzeba porozmawiać. Skończymy inwestycje, policzymy miejsca parkingowe, które po inwestycji mamy i zobaczymy. Dziękuję. Podsiemy. Panie burmistrzu, jeszcze w kwestii tego punktu szczepień, na jakim etapie są rozmowy, czy pan już myśli, jak to zorganizować, bo tak, już dopytują. W przyszłym tygodniu będę kontaktował się z naszym Caritasem i z naszą przychodnią. Myślę, że któryś z tych podmiotów podejmie się tego zadania. Zresztą wstępne deklaracje mamy, że nasze pielęgniarki byłyby zainteresowane. Dziękuję bardzo. Jeżeli można, ja w tym temacie właśnie rozmawiałem z panią kierownik Caritasu, z panią Kamilą Zegzułą, która powiedziała, że jest zainteresowana powrotem tych szczepień w sobotę, w niedzielę, w godzinach tam ustalonych przez nas tutaj. Byłaby to godzina czasu, to tylko ustalenie teraz ceny, kwoty i tak dalej, tak jak powiedział pan burmistrz, razem pewnie z panem wójtem, bo to będzie dotyczyło zarówno mieszkańców miasta, jak i okolicy. W każdym razie dziewczyny z Caritasu są zainteresowane. Dziękuję bardzo. I czy jeszcze coś mamy? Bardzo proszę, pan Janek. Ja mam pytanie do pana Edwardzie. Panie Edwardzie, proszę tutaj o informację taką, jak się kształtuje ta skarpa, gdzie tam został wysypany ten piach. Jak ten efekt końcowy będzie wyglądał tej skarpy? Bo tak 2 miesiące już minęły i suma summarum
przy dużych deszczach to ten piach po prostu spływa i trochę robi bałagan nam tam tutaj na tym bruku. Ta skarpa po prostu zostanie wzmocniona poprzez zasianie trawy. Tylko i wyłącznie. Mam pytanie, czy można by było tutaj, gdzie jest zakończenie tego, tej skarpy, wstawić krawężniki? Po prostu jak woda będzie leciała z góry, to chociaż te krawężniki wstrzymają tą wodę. To, no, tą ziemię, no, tak. Troszeczkę jest to trudne, dlatego że jest tam nawierzchnia brukowa i nie myśleliśmy w tym kontekście, że trzeba po prostu to ograniczać krawężnikiem. Ponadto wysoko się nie wystawi krawężnika, bo jeżeli tam mieszkańcy zechcą zaparkować, krawężnik będzie po prostu za wysoko, dlatego mówię, nie da się wynieść go dużo ponad bruk, bo można będzie zaczepić, powiedzmy, prawda, podwoziem, zderzakiem i tak dalej samochodu o ten krawężnik, więc no, nie widzieliśmy tutaj takiego sensu. Jeśli mogę dodać, panie Edwardzie, to tam wystarczy te 5 cm 10, żeby wystawało, bo ten piach po prostu jest na zero z brukiem. No zobaczymy, tak sprawdzimy. Do sprawdzenia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Jeszcze panie Edwardzie, żeby już dla pana Janka nie zawracać głowy, to też bym prosiła, jak gdyby byli pracownicy interwencyjni na kąpielisku i na tych mostach przejezdnych, porobiły się straszne takie szczeliny, no, że te koła rowerowe to czasami mogą tam wjechać. Gdyby była taka możliwość, ja nie mówię, że to jest naglące jakieś, ale zwrócić na to uwagę, bo jeden może to ominąć, a drugi może się przytrzymać bardzo nawet. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. Zamykam obrady sesji. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.